Kiedy zaczynaliśmy pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, nie było łatwo. Ale w czasie, kiedy byłem burmistrzem Zelowa, zdobyliśmy dla gminy około 50 milionów złotych z funduszy unijnych. W tym 33 miliony złotych na największą inwestycję, infrastrukturę wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 484 w Zelowie i Łobudzicach. Przed nami kolejne wielkie wyzwanie. Skuteczne pozyskanie środków unijnych w okresie 2015-2020. Ale i temu sprostamy. Rozbudujemy sieć kanalizacji i wodociągów na terenie Zelowa i poszczególnych wsi. Zwiększymy tempo modernizacji dróg na terenie gminy. Będziemy wspierać finansowo przedsięwzięcia ekologiczne na poziomie gospodarstw domowych, takie jak pompy ciepła i instalacje solarne. Zmodernizujemy bazę sportowo-rekreacyjną. 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wybierz kandydatów Komitetu Wyborczego Solidarna Gmina. Sławomir Malinowski, kandydat na burmistrza Zelowa.